Polecam Wojcie Games, to jest kolejny odcinek z Age of History, a w tym odcinku mam dla was świetną wiadomość. Zobaczcie w rogu, Age of History 3 już wydali, więc będziemy mogli pod koniec odcinka zajrzeć na tutaj tą stronkę, ale w dzisiejszym odcinku nie przyszliśmy tutaj po napatrzenie jakichś pierdół. W dzisiejszym odcinku zaplanowałem, aby stworzyć Królestwo Danii i Norwegii. Więc zostaw łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, serio, bo zbliżamy się wielkimi krokami do 1000, a na 1000 będzie wielki special. No i nagram naprawdę fajny film. W ogóle napiszcie, jak tam idzie wam w szkole. Mi średnio. Jakby nie jest tragedia. Jakby tyle potrzebujemy. Potrzebujemy całą tutaj Danię, jakby Norwegię. Nie wiedziałam, że Szwecję jeszcze potrzebujemy. Co jest? Dobra. Mniejsza. Potrzebujemy całe Królestwo Norwegii, Szwecję i Niemcy. Chyba najpierw sobie od Niemców zaczniemy. Bo Niemcy są takim najbliższym państwem i szybko jesteśmy w stanie zrobić to, co mamy zrobić. Czyli zdobyć prowincję, aby stworzyć Królestwo Danii i Norwegii, nie wiem czemu, ale tutaj ustawiłem armię, a jakoś ona się nie zrespawniła. Dziwne to było. Dobra, mamy 15 tysięcy, jeszcze sobie troszeczkę dorobię, bo nie wiadomo jak potężne są Niemcy. Tak chyba z 30 tysięcy tutaj damy. Dobra, jest 30 tysięcy. Ile od Niemiec potrzebujemy? Te kilka prowincji, kurde, nie wiem czy uda mi się je zająć. Dobra, muszę zapamiętać. To i to. Okej. Wypowiedz wojnę, Niemcy. I ciśniemy. Zobaczymy, czy nam się uda. Ja myślę, że my zrobimy ten challenge w jakieś, nie wiem, 15 minut. Nie no, aż nie przesadzajmy. Bo to jest trochę ciężkie. Jakby mamy tutaj takie państwa, które... O, już wszystko. Ale chyba całego nie będziemy mogli wziąć. No, wiedziałem. Będzie trzeba jeszcze walczyć. Tak, jestem pewien. No, niestety będziemy się jeszcze walczyć. Tak, myślę, że w 15 minut może nam się... Może damy radę uwinąć się z challenge'em zrobienia Królestwa Danii i Norwegii. Jakby wy mi nie podsyłacie żadnych challenge, jakby ja sobie po prostu sam wybieram, jakie państwa wybieram. I tworzę dzięki temu ciekawe filmy, które zyskują bardzo dużą liczbę wyświetleń. A co my tam potrzebowaliśmy? Królestwo Danii i Norwegii. Okej. Okay. Czyli my potrzebujemy mniej więcej chyba to. Tak, chyba tu. Okej, okay, sprawdźmy. Dobrze, dobra. Czyli Niemcy już mamy za sobą. Teraz będzie trzeba podbić Królestwo Norwegii. Po czym Szwecję. A i niedługo, jak mówiłem, będzie ten właśnie rozpisek, co planuję zrobić jeszcze na kanale. Może to was zaskoczyć, bo mam sporo planów, żeby ciągnąć serię z Age of History nawet bardzo długo. Planuję chyba może z 4 miesiące ją prowadzić. Tak, 4 miesiące. Jakby ja nagrywam codziennie prawie, żebyście po prostu byli zadowoleni z pracy, jaką osiągam na filmach. Ale jakie jesteśmy już tutaj, to... Czas wybudować jakieś, nie wiem, jakieś budynki, asymilacje, te inwestować, wszystko. Zobaczymy, co z tego pociągniemy. Nie wiem, kto wie. Ja sobie tutaj wybuduję kilka rzeczy. I chyba teraz sobie właśnie pójdziemy na Królestwo Norwegii, bo na Szwedów to tak średnio. Nie wiem, czy dam radę z tą Norwegią. Ale zbieramy wojska na ziemiach. Przenosimy je tutaj
Łączymy. Ciśniemy na Norwegię. Może nam się uda. Ja ogólnie chciałam na prawie całych prowincjach rozłożyć to. Przepraszam. Troszeczkę mam, boli mnie gardło, więc no wiecie, tak to jest. Jak się nie chodzi w ciepłych ubraniach podczas zimy. Ale tak to, to my już sobie zbieramy te jednostki i 40 tysięcy mamy. Nie wiem, czy to wystarczy, ale wypowiedz wojnę. Wypowiadamy wojnę Norwegii. Ciśniemy na nich. Zobaczymy, czy uda nam się dojść przed nimi. Bo sam nie wiem. Mogą jakieś desanty tutaj robić. Widziałem tam jakieś jednostki. Może tutaj coś się zaraz przeniesie. O, widzę, desant już leci. Ten desant mi nic nie zrobi. Jakby ja tutaj muszę trochę jednostek zostawić. Połowę sobie. Dobra, wystarczy. Obronimy tą prowincję. Bo tutaj dałem 800. A oni tutaj lecą 793, więc teoretycznie. A nie, bo tutaj nam zostało. Jakby, no oni pierwsi. Kurde, tutaj nie mam jak się obronić. To tutaj sobie te jednostki przeniosę. I dalej ciśniemy. Może nam się uda od razu zwasalizować ich. Ale patrzcie, jak idealnie to zrobiliśmy. Tak przenieśliśmy sobie. Już jesteśmy nad Oslo. W ogóle oni tutaj 7 tysięcy dali i ja to pokonałem. Nieźle. 35 gwiazdek potrzebujemy na wasala dla Norwegii. Więc tutaj mamy 11 tysięcy, które sobie rozbijamy. Ja potrzebuję sporo gwiazdek, ale myślę, że się uda. Okej, 58, ile jeszcze? Jeszcze 3. Więc myślę, że uda nam się tutaj zdobyć wiele terenów z wojny. Potem zaanektujemy sobie całych ich. Zasymilujemy prowincję, poczekamy sporo tur. Jak się zasymiluje, to dobrze. No i atakujemy Szwedów. Dobra, bierzemy ich na wasala. Proszę, Norwegia jest naszym wasalem. Ale w tym odcinku jakoś nam się to nawet bardzo układa. Widzicie, jak nam zarąbiście idzie. Aneksujemy ich i mamy całą Danię. Znaczy jakby Norwegię. Widzicie, tutaj jesteśmy cały w Europie tutaj już. Jak chcecie, to możemy w następnym odcinku spróbować zrobić Unię Kalmarską, ale to nie wiem, spora jest ta Unia Kalmarska. Tutaj jeszcze oni nawet, a nie, oni nie mają Islandii. Czy mamy w ogóle Grenlandię? Grenlandia powinna być naszym wasalem. Tak jak w prawdziwym życiu, bo Dania nie, raczej się tak średnio uznaje Grenlandię. Chciałem powiedzieć, że tak średnio się uznaje Danię. Grenlandię się tak średnio uznaje. Bo ogólnie Grenlandia była przez bardzo duży czas pod zaborem takich państw jak Dania, Unia Kalmarska, przez Stany Zjednoczone jeszcze oni byli. No po prostu Stany ich zabrały od Danii. Bo Dania wtedy skapitulowała chyba. Tak, chyba że się mylę. To poprawcie mnie w komentarzach. Dobra, ale Norwegia jest już zasymilowana. Więc teraz sobie no będziemy musieli poczekać sporo czasu, bo te prowincje się tutaj asymilują i tutaj będziemy mogli niebawem zaatakować Szwedów. A czy ja sobie nie przeniosę po prostu stąd jednostek? Nie wiem, chyba lepiej by było tak. Ja sobie poprawię relacje z Finlandią oraz póki co ze Szwedami. Z Rosją też takie badziewne relacje. Ja w ogóle sprawdzę dyplomację, jak tam w Europie. Polska nas lubi, fajnie, poprawmy relacje. Niemcy są neutralni, to sobie też poprawmy relacje. Portugalia nas, myślę, że lubi, ale
tak bardziej w Niahasy Fizji, czyli Tunezja nas lubi. Włochy tak badziewnie, Rosja nawet w porządku. To już o Litwie nie wspomnę, bo mamy 37 na minusie. Polska jest też w porządku. Na razie jest wszystko ok. Ok, sprawdźmy teraz, czy możemy jakieś jednostki duże tutaj stawiać, czy jeszcze nie. No, takie badziewne te jednostki troszeczkę, więc ja sobie rozwiążę tą armię. Gdzie porzuć? Chciałem rozwiązać armię. Poczekajcie, bo ja muszę rozwiązać tą armię. Tak lepiej. Teraz już nie ma tych 300. Teraz musimy pozbierać troszeczkę armii. W ogóle mamy tutaj 16 tysięcy po wojnie z Niemcami. Więc ta armia może być jakimś, nie wiem, jakąś pomocą podczas wojny. Bo tutaj mamy niezbyt zasymilowane prowincje. W ogóle tutaj są jednostki tej. Królestwa Norwegii. Nie wiem czemu. A tutaj nieźle się tak rozbiliśmy. I tutaj za chwilę jeszcze będziemy musieli na tą granicę pójść. Na to takie, na takie wąskie tereny. Teraz chyba będziemy przez dwa miesiące może prowadzić tą serię. Jakby ja, mi się spodobała ta seria, bo to już jest piąty odcinek z tej serii. Więc no nic nowego takiego. Jakby no codziennie odcinki są prawie. Bo chciałem jakąś motywację zrobić na YouTubie. Widzę, że z Starożytnej Macedonii, którą wczoraj zrobiłem. Może nie wszyscy widzieli na kanale. Tak trochę mało tych wyświetleń. Jakby nie mówię, że musicie jakoś dużo dać wyświetleń. Mówię po prostu, że... No wprost mówię, że... Żebyście po prostu się bardziej postarali, bo tak średnio dużo tych wyświetleń ostatnio mieliśmy. Okej. Co ja potrzebuję od Szwedów? Chyba tylko Szwedów potrzebujemy. Tutaj chyba trzy prowincje, dobra. Czaje bazę. Dobra. Szybka przejmacja. Tak, przejmacja, co ja gadam. No szybkie przejmowanie terenów. Może nam się uda. Ja tutaj będę coś... Ja nie wiem, czy będę w ogóle się ruszać tymi jednostkami, bo... O, Oslo przejęli. Niefajnie. Coś tam atakują, ale tutaj... Tutaj widzę, jakiś 1000 leci. Pewnie leci na tą wyspę. Obrońmy się tutaj. Teraz będziemy kończyć challenge, bo tutaj już nam została ostatnia prowincja. Chyba, że coś nie pójdzie nam, coś nie pyknie. Bo tutaj nam zabrali trochę terenów. Tutaj mogę sporą nawet armię dawać. Nie jest tak badziewnie, jak przewidywałem. No dobra. Możemy spróbować. Kurde, tutaj się wybronili. Tutaj ostatnia armia, jaką miałem. Tutaj muszę jakoś obronić te tereny. Bo tutaj idą na tereny takie dalsze i ja nie chcę, żebyśmy je utracili. Jakby no my ich bardzo potrzebujemy. Jeszcze tutaj musimy podbić, bo oni nam to zabrali. Kurde no. Teraz będą się gołomotać po tych prowincjach jak stare baby na rynku. Jakby nie obrażam kogoś tutaj, ale no po prostu no tak takie skojarzenie powiedziałem, jak ja mam z takimi rzeczami. Błagam, please. No zostawcie te prowincje. No co wam robią te prowincje? Co, ugryzły was? Powaliło was. Spadać stąd. Spadać na Alaskę. Może tam was przyjmą. Jest! Koniec ataków. Dobra. Uwaga. Badziewnie. Zajebiście, nie. Zarąbiście, przepraszam, pomyliłem się. Kurde. Mamy wszystko, a nie, kurde, oni mi tutaj podbili to Oslo. Ja muszę je odbić. Wypadł stąd. Śmiecie. Jakiś desant tutaj poszedł. Już mamy plus na 4. Nie, no kurna. Jeszcze muszę jedną prowincję podbić. No ja cię kręcę.
Dobra, niech będzie. Wiedziałem, że to nie będzie. Już jest 15 minuta. Tutaj nieźle się już rozkręcacie, widzę. Ale to wasz koniec. Jakby, no ja nie chcę was całych podbijać, ale no. Nie wiem, czy to potrzebowałem. Okej, możemy. To był chyba najkrótszy odcinek na tym kanale. Dobra. Stwórz Królestwo Danii i Norwegii, proszę. Challenge ukończony. Królestwo Danii i Norwegii wróciło na mapę. Ja wam, widzowie, dziękuję serdecznie za oglądanie. Wiem, ten film trwał chyba no, już 16 minut prawie. Ale udało nam się. Więc ja wam dziękuję serdecznie. W ogóle sprawdźmy, bo tutaj Mołdawia gdzieś wyleciała. Turcja ma wojnę z Rosją. Z Turcją dobre relacje, chociaż po co ja poprawiam. Dobra. Mieliśmy się żegnać. Do następnego razu, widzowie. Już jutro kolejny film będzie wieczorem. Wiem, filmy są cały czas wieczorem, jakoś o 20 albo o 21. Pou i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.